Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy wierni, pewnej nocy do naszego Pana Jezusa Chrystusa przyszedł niezwyczajny gość. Na imię miał Nikodem. Uczony w piśmie, miłośnik prawa, przyszedł do kogoś, kogo postrzegał jako osobę niezwykłą, ba, zdumiewającą. Powiedział Jezusowi: Rabbi, nauczycielu, my wiemy, że Ty od Boga jesteś, bo nikt nie może czynić takich rzeczy, jako Ty czynisz. I nikt jeszcze tak nie mówił od początku świata, odkąd sięga pamięć ojców, jako Ty mówisz, nauczycielu. I wywiązała się rozmowa, z której wynika dla nas, dla tych, którzy czytają Ewangelię tyle set lat później, wielka niewiedza i niezrozumienie Nikodema, jednego ze starszych ludzi, ludu izraelskiego. Pan Jezus w pewnym momencie mówi: człowiek zrodzony z ducha jest jak ten wiatr. Wiatr, który słyszycie, ale nie wiecie skąd przychodzi i dokąd idzie. Człowiek duchowy jest wolny, a wy go nie rozumiecie. Moi drodzy wierni, wierni Kościoła katolickiego, wszyscyśmy, albo prawie wszyscy, żeśmy byli bierzmowani. Otrzymywaliśmy Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Jesteśmy ludźmi ducha. Wezwani do tego, by nastawić ucha, można powiedzieć, na ten głos z wysoka. By usłyszeć głos Pana, a później tym głosem być, stać się. Na miarę naszych możliwości, na miarę naszego stanu, obowiązków stanu. By stać się ustami nieśmiertelnego. Ludzie duchowi, którzy nie wiadomo skąd przychodzą, nie wiadomo dokąd idą. Jest mały test, który pomaga nam zrozumieć, czy jesteśmy już tym człowiekiem duchowym, czy nie. Test życia świętych, test ich losów, dziejów świętego Andrzeja apostoła, wszystkich innych apostołów, tylu świętych w dziejach Kościoła katolickiego. Czy my ich rozumiemy? Czy nie dziwimy się temu, co zrobili, co powiedzieli, jak wybrali i co uczynili? Święty Andrzej apostoł, wieśniak galilejski, rybak, wyruszył daleko, do dalekiej Scytii, do ludu dzikiego, okrutnego, który kochał się w konnej jeździe, kochał się w wojnie i w sztuce. Scytia leżała blisko Sarmacji, a Sarmacja przecież bliska jest naszym sercom, sercom Polaków. Ta nazwa gdzieś dźwięczy głęboko w nas. I poszedł do Scytów, ów wieśniak, ów rybak galilejski, nawracać ten lud dziki i niepokorny ku Chrystusowi. I jak mówią świadectwa, nawrócił wielu Scytów, dzikich barbarzyńców na wiarę Chrystusa. Jakim człowiekiem musiał być święty Andrzej, żeby tam wyruszyć? Wieśniakiem galilejskim? Człowiekiem zamkniętym w czterech ścianach własnego świata? Ciasnych, spokojnych, zacisznych? Może czasami złych, ale przede wszystkim własnych. Ten zapach, który tak dobrze znamy, zapach naszego życia, czasami naszego lęku. Święty Andrzej wyruszył i wiele lat nauczał w Scytii i zdobył dla Scytów, dla Chrystusa, a potem wracał przez Grecję, zmęczony tym, co uczynił, zmęczony całym swoim życiem i całym swoim apostolatem. Więc co uczynił święty Andrzej apostoł? Zapragnął palmy męczeństwa, powiedział: a teraz czas, mój Boże, mój dobry Panie, mój Zbawicielu, na mękę, bo przystoi apostołowi zginąć w męce, tak jak jego Pan zginął w męce. I znów można się zapytać, czy dziwi nas ten wybór? Ludzie, którzy sami celowo szukają męki, ba, prowokują do tej męki. Ignacy Antiocheński, ile razy mógł uciec podczas tej swojej słynnej podróży po wielkich miastach Śródziemnomorza? Święty Andrzej apostoł dotarł do Achai i stanął przed prokonsulem tej krainy, Egeuszem bodajże. I zażądał, niemalże zażądał swojego męczeństwa. Rzucił w twarz złemu prokonsulowi wszystkie jego grzechy, całe jego pogaństwo. Ludzie byli za Andrzejem. Ludzie spijali jego słowa, jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej spijali każde słowo, które spływało z ust Chrystusa. Zły konsul aresztował Andrzeja. Postanowił go stracić. Powiedział: zapalisz kadzidło Bogom albo zginiesz. Święty Andrzej mógł się tylko roześmiać na te słowa. Z pogardą? Nie, z radością. Nie zapalę.
I oto ludzie byli gotowi odbić świętego Andrzeja Apostoła z więzienia. Jaki musiał być człowiekiem, żeby odesłać tłumy, uspokoić je i odesłać? Idźcie stąd, ponieważ ja pragnę tego męczeństwa. Ponieważ godzi się, abym zginął, jak mój Pan ginie. Czy nazwać to można jakąś wyrafinowaną formą samobójstwa? Ludzie tego świata może by tak powiedzieli, może by tak nazwali. A my? Czy my rozumiemy, co robił święty Andrzej Apostoł? Czy my rozumiemy, co robił święty Ignacy Antiocheński? Czy my rozumiemy te wybory, czy może gdzieś tam w głębi serca czujemy zimne dreszcze na myśl o tym szaleństwie, które ich niosło? Ludzie ducha przychodzą nie wiadomo skąd i idą nie wiemy gdzie. A może wiemy, przynajmniej mamy wiarę w sercach. Święty Andrzej Apostoł nie był głupcem, nie był człowiekiem hurra optymistycznym, jakby niekiedy kazano nam wierzyć w dzisiejszych czasach. Nie był jakimś odnowicielem Ducha Świętego, jakimś człowiekiem niesionym charyzmą poprzez uwielbienie i ekstazę, poprzez emocje i świat 10 centymetrów nad ziemią. Ludzie ducha są roztropni. Postępują tak, jak tego chce ich Pan. Czynią to, czego chce ich Pan. Mówią to, czego chce ich Pan. Używają roztropności, cnoty moralnej, ale cnoty także nadprzyrodzonej, która pomaga osiągnąć Boga i niebo. I oto mówią, co trzeba. Mówią, kiedy trzeba i jak trzeba. Czynią, co trzeba, kiedy trzeba i jak trzeba. Stosują się do okoliczności, ale przez to, że ich racjonalność jest po prostu normalna, jest racjonalna, jest podążaniem Bożymi ścieżkami, nikt z ludzi tamtego świata i prawie nikt z ludzi tego świata nie jest w stanie ich zrozumieć. Bo dla nas już za dużo mądrość Boża, bo dla nas już za dużo roztropność, dar odwagi, dar mądrości, dar męstwa. My tego już nie pamiętamy, być może. My nie rozumiemy. Dla nas logika Boża jest czymś niepojętym i dlatego absurdalnym i dlatego nie rozumiemy. A przecież odpowiedź jest prosta. Wszystko dla zbawienia dusz. Cokolwiek mówię, cokolwiek czynię, cokolwiek myślę, gdziekolwiek zdążam, jakikolwiek mój plan jest na dzisiaj i na jutro, on służy ostatecznemu celowi, zbawieniu dusz. Ratuj duszę swoją. Taki napis pojawiał się bardzo często, albo prawie zawsze na krzyżach misji parafialnych. Ratuj duszę swoją. Myśl o zbawieniu duszy swojej. Ale przecież zbawienie, do zbawienia dąży się poprzez zbawienie innych. Nie zostawiamy na drodze naszej zgliszcz i trupów po to, by osiągnąć cel. Jakiś mityczny raj. Jesteśmy dla ludzi światłem. Jesteśmy dla ludzi tlenem, powietrzem. Bo wiatr przychodzi i przegania te złe zapachy, te złe wspomnienia, ten odór nieświętości. Czy my rozumiemy ludzi ducha? Czy my rozumiemy, do czego jesteśmy wezwani? Czy my studiujemy Bożą wolę dla nas w naszym życiu? Spójrzmy w przeszłość. Widzimy owoce naszych wyborów. Spójrzmy w przeszłość. Widzimy drogi, jakimi nas Bóg prowadził. A potem spójrzmy w przyszłość. I bogatsi o tą mądrość, o tą wiedzę z naszej historii, podążajmy ku Bogu. Roztropność ludzi ducha jest czymś, jest szaleństwem dla ludzi tego świata. Jeszcze jedna sprawa. Święty Andrzej Apostoł, razem ze swoim bratem Piotrem, ze krewnymi czy znajomymi Jakubem i Janem, nieznaczący rybacy w nieznaczącym zakątku tego świata. Już mówiłem, ściany ich świata były właściwie idealnie. Tam nie było okien i tam nie było drzwi. Ten świat był zamknięty. To było jezioro, to była Jerozolima, to były jakieś plotki z dalekiego Rzymu, który był bardziej jak baśń, aniż rzeczywistość i tyle. Wydawało się, że ten świat jest skończenie doskonały. Ale oto w pewnym momencie Andrzej zdał sobie sprawę i inni apostołowie zdali sobie sprawę, że tak naprawdę ścian nie ma, że nic, żadna zagroda, żadna ściana nie odgradza nas od Boga żywego. Tu nie ma żadnych granic. To nasze tu, które spogląda poprzez nasze oczy, to nasze, tak mówi Pismo Święte, serce, ono nie ma żadnej granicy. Nie ma żadnej granicy między Nim a Bogiem. Jesteśmy bezpośrednio w Nim. W Nim poruszamy się, myślimy, jesteśmy, czujemy.
mówi święty Paweł za pewnym poetą. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma żadnej przeszkody, nie ma żadnej granicy między nami a Bogiem? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że cokolwiek robimy, jest to jawne, bo jest skąpane w świetle Bożej obecności, w świetle Bożej opatrzności? Nie ma ciemności, choćby nam by się zdawało i naszym chorym oczom, że wszystko jest wokół ciemne. Czy my działamy ze względu na tę myśl, na tą świadomość, na tą wiedzę, że Bóg jest przy nas, jest bliżej nas samych niż nasza własna dusza? Czy mamy tego świadomość, że nie możemy postawić granicy Bogu, nie możemy postawić granicy świętym ani niebu? Ta wiedza przyprawia drżenie. To jest prawdziwa bojaźń Boża, która jest początkiem mądrości. Nie ma zakamarków, nie ma zaułków, a zwłaszcza nie ma ślepych zaułków w naszym życiu. Jest tylko Bóg i my. I kiedyś, kiedy przyjdzie ten ostatni dzień naszego życia, który dla Boga też jest teraz, przyjdzie ostatni moment naszego świadomego wyboru. Gdzie odwrócimy się od Boga? Gdzie schowamy się przed gorącym ogniem Jego miłości, przed tym światłem? Piekło jest nieustannym zapadaniem się w sobie, ucieczką przed kimś, przed kim nie można uciec. A niebo jest wieczną obecnością, stanięciem przed obliczem Bożym. Ludzie ducha wiedzą o tym wszystkim. Ludzie ducha podążają i rozumieją wybory świętego Andrzeja. Cóż znaczy to życie, jeśli z mojej śmierci rodzi się Kościół? Cóż znaczy to życie, jeśli z mojej śmierci i dzięki mojej śmierci ludzie odzyskają lub uzyskają wiarę? Cóż znaczy moje dzisiaj, kiedy ja jestem stworzony i wezwany, by służyć jutru Kościoła? To są pytania, które warto sobie zadać przy okazji świąt apostołów.